Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowego Daily Vloga. Dzisiaj mam jakiś dzień, w którym się nie mogę wysławić i zaczynam już piąty raz. Oto nasze dzisiejsze śniadanie. No, myślę, że wygląda fajnie. Ja mam jajeczko z boczkiem, z goframi. A Krzysiu, pankejki z owocami. Wszystko fajnie wygląda. I jeszcze mam tutaj z mango sok. Ogólnie nagrałam sobie na śniadanie. Ale nie rozpoczęłam tego vloga, także śniadanką zaraz będzie jedzone, wystygnie, ale co tam, trzeba rozpocząć film. I tak naprawdę dzisiaj mamy czwartek, a z drugiej strony, co to jest za różnica, jakby i tak widzicie z opóźnieniem te filmy. Miałam dzisiaj wracać, ale jeszcze przedłużyłam pobyt o jeden dzień. Jutro wybieram się na koncert, także będzie fajnie. Jesteśmy teraz w Sky Towerze na śniadaniu. Potem idziemy jeszcze na ten taras widokowy, co polecaliście. W ogóle super, że napisaliście mi pod tymi zdjęciami na Instagramie, gdzie pójść, gdzie zobaczyć, co zrobić. To jest naprawdę bardzo pomocna rzecz. Oczywiście telefon też jest bardzo pomocny i aplikacje, które pokazują, gdzie są najpopularniejsze miejscówki do jedzenia. I właśnie przyszliśmy do jednej z nich po raz kolejny i powiem szczerze, że no, jeszcze się nie zawiodłam, naprawdę bardzo dobre jedzenie. Tutaj się zdziwiłam tym połączeniem, ponieważ mam jajko, syrop klonowy, boczek i tosty, i gofry. I wiecie, jakie to jest połączenie super. Ja bym tego nie spróbowała, ale zobaczyłam właśnie, że dużo ludzi tej aplikacji to polecało. Także mówię, no, jolo, nie? I pytam. Dobra, także życzcie mi smacznego i widzimy się potem. Po śniadanku chodzimy sobie tutaj troszeczkę. W ogóle nie wiedziałam, że to takie jakby centrum handlowe też jest zrobione. Ale teraz kierunek, punkt widokowy. Słuchajcie, nie wiedziałam, że to tak trzeba z wyprzedzeniem te bilety kupić. Za 2 godziny dopiero wjazd na punkt widokowy, więc myślę, że potem. Teraz wybieramy się na Ostrów Tumski, tak jak polecaliście. Tak więc wasze polecenie jak najbardziej zostało przyjęte. Lecimy teraz do hotelu, właściwie daleko nie jest, bo tam. Ale był hit, ja wam to opowiem. Idziemy sobie, idziemy. Idzie babka z facetem i babka do tego faceta. Jakaś para, no nie? Mówi do niego, to ty się oglądasz za mężczyznami. Nie wytrzymaliśmy i po prostu wybuchliśmy śmiechem. Można i tak, prawda? Idziemy do hotelu. Szukamy pokoju. Zrobię wam room tour pokoju hotelowego. Wiem, że lubicie takie rzeczy oglądać. Wiecie co? Poprzedniego ja nie wiem, czy robiłam, czy zapomniałam, ale tak. Jaki widoczek. Widok na parking. Tak wygląda, jeżeli chodzi o pokój. Proszę bardzo. Klima jak zwykle. Nienawidzę klimatyzacji, bo zawsze jestem chora. To jestem ja. Łazienka jest, ale nie będziemy zaglądać. Więc takie spontaniczne przedłużenia wyjazdu jak najbardziej ok. Także ogarniam się i zaraz wyruszam dalej. Wbijamy do windy. Okej, moi kochani, czas na spacer. Strasznie się gorąco. 30 stopni, Ostrów Tumski, tutaj się znajdujemy. Szukam mojego imionka. Gdzie jest kłódka Pauli? Pytam się. Może jakaś miłość mnie połączy z kimś. Tu serduszka. Zobaczymy. Ej, fajnie, ja bym tak siedziała i bym patrzyła te, że jakieś historie by to były. Mega dla mnie ciekawe, co są rzeczy. Niektóre widać, że są nowe, na przykład taka, ale niektóre, zobaczcie, zniknęły już napisy. Jak ten czas mija i ta muzyka w tle. I sesja ślubna z takimi kłódeczkami, takie widoki. No, pomysł fajny. Godzinę później wychodzimy z mostu. Były robione szalone zdjęcia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Instagram. O, kłódki można kupić nawet. Kupujemy? Wspomogłam pana w biznesie i kupiłam kłódkę. Teraz jest dla was takie zadanie. Ja podpisuję Glam Paula i kto znajdzie, wstawia na Instagrama z hashtagiem Glam Paula. Będzie fajnie. Budeczka jest, przypinamy. Budeczka będzie przypinana, proszę bardzo. Mamy to.
A więc proszę bardzo, tutaj jest moja kuleczka. Jeżeli ktoś znajdzie, stawiajcie na Instagrama, na Facebooka. Wysyłajcie mi zdjęcia, jestem ciekawa, czy ktoś odnajdzie. Glam Paula z datą. Czekam. Człowiek, zmieniłam historię. Ciekawa jestem, czy mam jakieś widzów, którzy ogarną to. Zobaczymy. Nacaliście mi też, żebym wpadła do Polish lody, także jestem. I to są lody naturalne, ja mam w smaku granata. Powiem wam, że naprawdę są mega. Tak więc dzięki za polecenie. Zobaczcie w ogóle, jak się klimat odbywa na miętowo. Miętowa ściana. Zobaczcie, jaki labirynt. Pozdrawiam wszystkich fanów mojego serialu Labiryntu, który kiedyś robiłam na kanale z grami. Idziemy w Cieniu, jest mega przyjemnie, bo no dzisiaj upał, ale powiem wam, jeżeli chodzi o lody, no lepszych w życiu nie jadłam, naprawdę wygrały wszystko. To są takie naturalne bardziej lody, no i było tak czuć ten granat, no pycha, pycha. Nie dziwię się, że tyle ludzi tam było. Tak ogólnie ja patrzę, jest kolejka, gdzieś jest kolejka, tam wchodzę, bo dużo ludzi, to znaczy zainteresowanie, ale przypomniało mi się, jak zobaczyłam nazwę, że przecież pisaliście o tym. Siedzę sobie na telefonie, czytam wasze komentarze, ktoś się pyta, Paula, znalazłaś jakieś krasnale? No i właśnie przede mną stoi. Siema krasnal. Tutaj wszystko w takim fajnym klimacie utrzymane, zobaczcie. No, bardzo, bardzo ładnie, tu przyjemnie. Dobra, chodź pan jakiś. Trochę mi się aparat przegrzał, więc się nie odzywałam, ale nagrywałam z drabki we Wrocławiu tutaj. Tak, słuchajcie, na spontanie mówię. Przychodzę koło kolektury, są zdrabki, no to zdrapiemy. I się nagrało. To, co się wygrało, wrzuciłam dziewczynom, które tutaj grały na skrzypcach. Niech mają. I myślę, każdy jest zadowolony, także ja mam odcinek nagrany. Fajnie, wy fajnie obejrzycie. Dziewczyny też się tutaj załapały. Może ich nie było widać, ale wiecie. Hajsik dostały. No jakby co, to ja nie prosiłam, żeby mi grały, ale tak, taki klimacik jest, no to niech mają. Słuchajcie, hit, hit, ja idę i się tak wydram. Pikachu, po prostu znalazłam Pikachu. Widać tu? Ale jajca. Wiem, że to nie jest za dobry Pokémon, ale kurde, każdy chce go złapać. Dobra, to nie jest kanał z grami, ale co to? Muszę się podzielić moją radością. Pika, pika! Idziemy, idziemy za nami. Przystań Kardynalska. No, fajny taki spacerek nad wodą. Widzę, tam jakieś schodki są, tak jak w Warszawie, schodki nad Wisłą. Uj, wiesz, w turystów. Idziemy coś zjeść. Jesteśmy głodni. Oczywiście, znaleźliśmy najlepszą opcję tutaj. Idziemy na pizzę. Mam nadzieję, że dotrzemy, ale mamy na mapce, także spoko. Jestem przed halą targową i zobaczyłam, że jest tam naprawdę mnóstwo różnych rzeczy. Między innymi owoce, więc czego szukamy? Mojego ulubionego marakuja. Jak ja myślałam, że te motyle latają. Ale bym taką borówkę zjadła. No i co? Marakuja znaleziona. Kupujemy. Teraz wybierzemy jakąś taką, spoko. Co zrobisz, żeby uszczęśliwić Paulę? Takiego brzydkiego owoca je kupić. Ale jest najlepszy na świecie. Kocham. Jedzonko przyszło, proszę bardzo, jesteśmy na pizzy. Dieta pizzowa, słynna, polecana przez Glam Paulę. Łapkę w górę. Jesteśmy właśnie po jedzeniu. Możemy serdecznie polecić pizzę. Naprawdę była spoko, zaraz nam pokażę gdzie. Piec na Szewskiej, spoko pizza. Ceny nawet też ok. Teraz czekamy na Ubera. Podbijam pod Sky Tower. Pod Sky Tower, może nam się uda ogarnąć te bilety, może nie. Ale to na spontanie, zobaczymy. Alfa Romeo podjeżdża zaraz. Padam na mur! Weszłam w bramę i patrzcie, gdzie się znalazłam. Kolejne labirynty. Nie no, żarty. Fajnie, fajnie to wygląda. Jesteśmy pod Sky Tower. Chodzimy. Salvador Dali. Bardzo lubię, powiem. Naprawdę. Aż jestem zdziwiona, że tutaj coś takiego się znajduje. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, pod hotelem i nie zarezerwowałam tych biletów na Sky Tower na wieczór, bo w ogóle wykupione, ale na rano, na przypale przed pociągiem.
Pozdro, dam radę. Halo, witam znowu na żółto. Jak to pod koniec dnia. Na ryneczku jestem i lecimy na jakieś jedzonko. Ostatnie. Tutaj, jutro wyjeżdżamy do Warszawy. Na koncercik lecimy, na spontanie. Takich spontanicznych rzeczy mi brakowało i powiem wam, że no fajnie, jest fajnie. Tak więc lecimy sobie teraz coś zjeść. I tak kończymy dzisiejszy wieczór. Na noc napierdzielamy się jedzenia, czyli burgerki, miam miam i cydr.